sztuki współczesnej Chłodna 20 Suwalskiego Ośrodka Kultury zaprasza na spotkanie z twórczością wybitnego artysty Władysława Niewęgłowskiego, absolwenta Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni profesora Jacka Waltosia. Artysta jest suwalczaninem, choć mieszka i pracuje także w Londynie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych na trzech kontynentach. Już kolekcja prac dyplomowych została zakupiona przez Contemporary Art Gallery w Wenecji. Spośród wielu wystaw, w których uczestniczył, przedstawimy te najważniejsze. Jedną z nich była przekrojowa wystawa w Galerii Profil w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w roku 2011. Przestronne i stylowe wnętrza galerii pozwoliły zaprezentować szeroki przegląd prac artysty, między innymi Kobietę w czerwieni, Kumulację czerni czy Satrapę. W roku 2016 Władysław Niewęgłowski, przebywając po raz kolejny w Londynie, zaprezentował swe prace w The Brick Lane Gallery w Portrait Gallery. W tym samym roku, także w Londynie, artysta został zaproszony do udziału w międzynarodowych targach sztuki Affordable Art Fair Hampstead. Impreza skupiała kilkadziesiąt galerii brytyjskich i europejskich. Wśród zaproszonych artystów był m.in. Damien Hirst. Zaprezentowane tam obrazy, szczególnie zamieszczone w materiałach promocyjnych imprezy Portret Elżbiety II – The Queen, wzbudziły żywe zainteresowanie, które przełożyło się na stałą współpracę artysty z amerykańską Staedel Fine Art Gallery. Jeszcze w tym samym roku galeria pokazała pracę artysty w Austin w Teksasie. Rok
Rok później na światowej ekspozycji Art Expo New York w Manhattan Spears zaprezentowała kolejne prace Władysława Niewęgłowskiego, m.in. Hill i Separate All Together. Amerykańskie inspiracje znalazły się też w takich pracach jak Relaxation, We Are the Phantoms, Taxi, Pobocze, Awiacja czy Na Wirażu. W trakcie krótkiego pobytu w kraju w roku 2018 artysta pokazał swe prace w rodzinnych Suwałkach, inaugurując otwarcie nowej prywatnej galerii Szeliga Atelier. Prace artysty można było oglądać ponownie w Londynie w 2019 roku na międzynarodowej ekspozycji Olympia National, obok dzieł takich artystów jak Henri Matisse, Francis Bacon czy Banksy. Wśród wszystkich prezentowanych na wystawie twórców John Hopkins, znany koneser i krytyk sztuki, jako swój wybór wskazał pracę Władysława Niewęgłowskiego zatytułowaną Tango. Londyn inspiruje artystę od lat, co można zauważyć w takich obrazach jak Land Rover Only, Amy Winehouse, Portrait of Chris, Holland Park, Consumer Profile, Autodafé, En Passant czy Ambivalence. Autor zapytany o inspirację odpowiada: rzeczywistość, o którą zaczepia oko, to tylko pretekst. W istocie przecież to sugestia stanów, wrażeń i odniesień, jakie ta rzeczywistość prowokuje, a bywają one różne, nieuchwytne i niedefiniowalne, albo porażająco bezpośrednie. Jedne i drugie bywają też traumatyczne. Między tymi skrajnymi doznaniami jest oko autora, organizujące ten żywioł w jakąś harmonię. Jest to więc opis bardzo szczególnej, subiektywnej rzeczywistości. Czasem sarkazm wydaje się najwłaściwszy i jedynie możliwy. Prezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 prace pochodzą z różnych okresów twórczości artysty. Jednak większość to dorobek ostatnich 2 lat. Artysta z równą swobodą posługuje się tuszem, ołówkiem, pędzlem czy szpachlą, tę ostatnią technikę ceniąc szczególnie, bo jak mówi: używam prawie wyłącznie szpachli, ponieważ pozwala na swobodę i na konkret. Jest trochę nieprzewidywalna, ale miewa stalową precyzję. Tak więc obraz to właściwie rodzaj kontrolowanej niespodzianki, efekt sprzężenia zwrotnego między materią malarską a preferencjami autora. Gdzieś tu jest sekret. Na wystawie artysta prezentuje także teczkę kilku miniatur graficznych z cyklu Zapomniane przestrzenie, przedstawiającego metaforyczno-melancholijne pejzaże Suwalszczyzny, wykonane oryginalną techniką. Cykl ten artysta darzy szczególnym sentymentem, gdyż mimo iż rzadko bywa w Suwałkach, jest, jak o sobie mówi, patologicznym patriotą lokalnym.